10 największych wpadek politycznych, a właściwie 10 największych wpadek politycznych, jakie znalazłem i o jakich pamiętam, bo takich sytuacji pewnie są setki albo i tysiące. Nie przedłużając, zaczynamy. Dymisja ministra za zegarek. Fakt 24 pisze, absolutny numer 1. Jeżeli chodzi o polityczne wpadki, to sprawa byłego ministra transportu Sławomira Nowaka i jego zegarka. Minister nie wpisał do oświadczenia majątkowego zegarka, którego wartość została oszacowana na 35 tysięcy złotych. Zgodnie z prawem powinien to zrobić w przypadku każdego przedmiotu wartego ponad 10 tysięcy złotych. Potem Nowak tłumaczył się, że zegarek to prezent na 35 urodziny i że składała się na niego cała rodzina. Zdziwienie może budzić jednak fakt, że prezent na 35 urodziny Nowak dostał 2 lata po dacie, kiedy urodziny takie obchodził. Skończyło się dymisją i zapowiedzią prokuratury o postawieniu zarzutów. Nowak odszedł w niesławie i zapowiedział, że zrzeknie się immunitetu. I tylko premier Tusk wołał do Nowaka: trzymaj się, Sławku. Nowak zostanie zapamiętany jako minister, którego pogrążył zegarek. A co ciekawe, w październiku 2016 roku został prezesem Ukrawtodoru, ukraińskiej państwowej agencji drogowej. Przyjął wówczas ukraińskie obywatelstwo i niech w cholerę teraz Ukraińców niszczy. Stołeczna prokuratura próbuje ustalić, ile kosztował zegarek ministra Sławomira Nowaka. Śledczy sprawdzają też, czy minister transportu nie złożył fałszywego oświadczenia majątkowego. Radosław Sikorski, specem od kosmetyków. Na stronie Radia Z można znaleźć bardzo ciekawą informację na temat starcia Lecha Kaczyńskiego z Radosławem Sikorskim. Oczywiście, żeby być wiarygodnym, cytuję tutaj fragmenty artykułów, podając przy tym źródła. Także Radio Z pisze: z kolei wiedzą z zakresu kosmetologii podzielił się z dziennikarzami minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. W 2007 roku prezydent Lech Kaczyński uznał, że kandydatura Sikorskiego na ministra zagraża interesowi państwa. Sikorski w błyskotliwy sposób odpowiedział na tę obelgę: to jest bomba przeciwko mnie, ale ja czekam na dowody, na gębę, to jest krem Nivea i ja proszę o dokumenty. A ja nie mogę i to ma być poważna polityka, no brak słów. Selfie Jacka Kurskiego na Majdanie. Komizm sam w sobie. Przeczytajmy, co na ten temat ma do powiedzenia wiadomości onet.pl. Ostrej krytyce poddano selfie europosła Jacka Kurskiego zrobione podczas wizyty w Kijowie w 2014 roku. Polityk Solidarnej Polski wrzucił na Twittera selfie z Majdanu na tle barykad, a podpis pod zdjęciem mówi o żałobie. Część internautów twierdziła jednak, że Kurski, który w międzyczasie stał się także bohaterem memów, wykorzystał sytuację polityczną i tamtejszą tragedię do celów wyborczych. Polityk odpierał te ataki, twierdząc, że są one dziełem internetowych hejterów i agencji PR. Poselski penis. Fakt.pl zwraca uwagę na pewną nietypową wpadkę Adama Hoffmana. Czytamy: parlamentarzysta ostro zabalował podczas spotkania posłów PiS na Podkarpaciu. Mikrofony dziennikarzy wychwyciły, jak zataczając się poseł Hoffman chwali się przed kolegami i koleżankami z partii wielkością własnego przyrodzenia, zamaszyście przy tym gestykulując. O dziwo, w żadnym z późniejszych wywiadów poseł Hoffman nie wyznał, ile mierzy jego przyrodzenie. Thank you.
towarzyski Aleksander Kwaśniewski. No jak tego mogło zabraknąć? Ano właśnie o jego pijackich wyskokach wie każdy, ale było tego trochę więcej. Jedną z takich sytuacji przytacza Radio Z, więc czytam fragment. Prezydent Kwaśniewski to prawdziwy król internetu. Polacy bardzo często wytykali mu słabość do alkoholu. Na szczęście Aleksander Kwaśniewski ma bardzo duży dystans do swojej osoby. Zapytany przez dziennikarza o obecność na przesłuchaniu przed komisją śledczą do sprawy afery Rywina, sprytnie wykręcił się od odpowiedzi. Ja mogę się stawić, mogę zaśpiewać i zatańczyć, tylko niech mi pan powie po co. Ewa Kopacz. Naprawdę jest trudno być gorszym premierem od Donalda Tuska. Pani Ewie Kopacz to się udało. Przykładem jest wybryk w Niemczech, który opisuje Onet Wiadomości. Premier Ewa Kopacz zaliczyła 3 błędy podczas ceremonii powitania na samym początku oficjalnej wizyty w Berlinie w 2014 roku. Premier Polski miała kłopot z ustawieniem się po odpowiedniej stronie kanclerz Niemiec w chwili inspekcji kompanii reprezentacyjnej niemieckiego wojska. Angela Merkel, próbując doraźnie reagować na zaistniałą sytuację, musiała kilkakrotnie przestawiać Ewę Kopacz i łapać ją pod ramię. Faktycznie wyglądało to słabo, co zresztą widzicie na niektórych zdjęciach. Sukienki pani Tusk. Dziennikarze Fakt.pl dotarli do kolejnej afery z udziałem PO i opisują to w jednym z artykułów tak. To się po prostu w głowie nie mieści. Podatnicy płacą na utrzymanie partii politycznych, a władze PO za pieniądze podatników kupują sukienki dla Małgorzaty Tusk, żeby żona premiera dobrze wyglądała na zagranicznych kolacjach. Skandal z sukienkami premierowej ujawnił Fakt. Platforma pokrywała koszty reprezentacyjne Małgorzaty Tusk. Wydatki związane z obsługą wizerunkową premiera wynikają ze wspólnych obowiązków reprezentacyjnych małżeństwa związanych z aktywnością zarówno krajową, jak i zagraniczną. Pokrywane są ze środków własnych PO, przyznał w rozmowie z Faktem Łukasz Pawełek, skarbnik PO. Problem jest taki, że środki własne PO pochodzą ze Skarbu Państwa. Joanna Mucha. Joanna Mucha zaliczyła wiele wpadek, zwłaszcza w dyskusjach na tematy sportowe. Jeszcze zanim objęła stanowisko ministra sportu w lutym 2011 roku, pracowała w Sejmowej Komisji Zdrowia. Jedną z największych jej wpadek przytacza Radio Z. Oto jej komentarz odnośnie problemów zdrowotnych starszych Polaków. Starsi ludzie są przyzwyczajeni do traktowania wizyt u lekarza co 2 tygodnie jako rozrywki. To nie żart, serio tak powiedziała. Podsumowaniem dla tego tematu jest to, o czym powiedział pan minister Szczurek, że nie da się ściągnąć tych 52 miliardów, ani nawet połowy, ani nawet 1/3 tej kwoty bez wprowadzenia w Polsce systemu totalitarnego. Pani ocenia sukces naszych żużlowców, to jest kolejny ich triumf. Można powiedzieć, że jesteśmy wielką potęgą, jeżeli chodzi o żużle. Jesteśmy i jest to nasz sport narodowy. Jest pani w stanie dotrzeć, nie wiem, do problemów trzecioligowego hokeja? Na lodzie? Proszę mi wierzyć, że te problemy już są opracowywane w resorcie, chociaż one oczywiście są gdzieś tam na, nie wiem, 35 miejscu albo 98. Znaczy, że trzecioligowy hokej to się chyba nie bierze, bo tej ligi nie ma, ale... Władimir Putin. Na chwilę tylko odpuśćmy sobie polską politykę, ponieważ Onet Wiadomości opisuje bardzo ciekawy incydent z udziałem Władimira Putina. Wydarzenie miało miejsce na szczycie w Pekinie w 2015 roku. Wtedy to Władimir Putin narzucił swój szal marznącej podczas pokazu fajerwerków Chinpeng Luyan, żonie prezydenta Jinpinga. Pierwsza dama zrzuciła jednak szal i podała go komuś z obsługi. W chińskich mediach gest Putina został jednak ocenzurowany, bo dotykanie cudzej żony łamało chińskie konserwatywne wartości. No i bądź tu człowieku kulturalny.
Elżbieta Bieńkowska niczym pogodynka. No nie można było tego nie wymienić. Ponownie Radio Z i przepięknie opisany incydent. Nasz ranking najgłupszych wypowiedzi polityków wygrywa minister infrastruktury i rozwoju. 20 stycznia 2014 roku Elżbieta Bieńkowska jednym zdaniem wytłumaczyła Polakom, skąd biorą się wielogodzinne opóźnienia pociągów. Jakim? Jakby, sorry, mamy taki klimat, no niestety.